zebraliśmy się tutaj, aby uczcić 35. rocznicę strajków 7 maja w Dobrowolicy. Momentu, który na zawsze zapisał się w historii Polski i Krakowa. Chcemy uczcić pamięć o odwadze i determinacji tych, którzy walczyli o swoje prawa. Ale przede wszystkim chcemy zainspirować się ich postawą i działać na rzecz lepszej przyszłości dla nas wszystkich. 38 za, za wypowiedzi. Szef Solidarności Podziemnej Hurty Maciej Mach na Wydziale Karoseryjnym, wiedząc o tym, że jest taki strajk, że te postulaty są takie, powiedziałbym, o kiełbasę, organizował szybko spotkanie i tam łącznie z Jankiem Żurkiem, swoim przyjacielem Solidarności, przygotowali postulaty, które znacznie poszerzały zakres tych strajków. No i przede wszystkim chyba wydłużały funkcjonowanie tego strajku. O, były apelem tak jakby o to, żeby inne zakłady pracy się przyłączyły, zostały do tego jakby zaproszone, a też te środowiska słabsze, takie jak służba zdrowia, jak emeryci, renciści, nauczyciele. I z tego strajku Szewczuwiańca zrobił się ogromny strajk solidarnościowy. Sam strajk, no to pamiętam jako takie nieustanne chodzenie między ludźmi, dogadywanie po prostu pewnych spraw. No, trzeba jednak było ludzi tak ukierunkowywać w naszym kierunku, no bo ta kadra taka czerwona, no to cały czas właśnie naciskała, żeby zacząć tą pracę. No i tak to się odbyło na naszym wydziale. Mieliśmy takie założenie w czwórkę, Edek, Staszek, Edek i ja. Jak się cokolwiek dzieje się coś w Polsce, mamy punkt zbory, u Staszka mamy dom, spotykamy się około. Edek wtedy przyszedł, Staszek i ja, Mietka nie było i ustaliliśmy tak, że my ze Staszkiem chodzimy do huty. Mietek, znając sytuację, wiedząc jak z poprzednim strajku było, że mogą nas sklasyfikować, w związku z tym, żeby ktoś, jak to się mówi, został. Mietek ma siedzieć na śmianych domach. Jeżeli będzie wszystko pozamiatane, to wiecie, że w dalszym ciągu, żeby jeden się uchował. A Edek idzie, wiadomo było, że przerwą na łączność, czyli musimy mieć kogoś pewnego i ważnego, który będzie robił informacje i wtedy Edek idzie do Grzesia, który wtedy miał nogę złamaną i jego domu organizują ich. Ja pamiętam dość dobrze tę sytuację, kiedy Andrzej uczciwie powiedział nam, że ma takie zaproszenie do rozmów, ale tylko indywidualnie, on sam. Tam był faktycznie warunek taki, przychodzisz sam bez tych swoich doradców. No i myśmy postanowili od razu zwołać posiedzenie Komitetu Strajkowego, żeby to Komitet Strajkowy decydował o tym, a nie tak dwóch czy trzech na raz. Andrzej to powtórzył przed całym Komitetem Strajkowym o tym zaproszeniu telefonicznym. Wtedy ludzie z Komitetu Strajkowego, jak jeden mąż, wypowiedzieli się, że nie, że albo idziemy wszyscy na negocjacje, albo nie idzie nikt. I tak się ja położyłem, w nocy usłyszałem strzały, ale to już były strzały po wcześniejszym alarmie. Na hale wie ktoś krzyczał, jadą. Ja może poruszę jeszcze jedną kwestię. Tu byli ludzi młodych, którzy byli na wydziale. Ja byłem wtedy bardzo młody, miałem 24 lata. Do mnie jak gdyby tak garnęli się ludzie troszkę młodsi. I wyraźnie było
było takie parcie na to, żeby to zakończyć bardziej ostro, żeby nie rozmawiać, po prostu wydrzeć co swoje, w razie czego nawet na ulicach. No jednak tutaj koledzy starsi, no ja byłem tylko w wydziale takim raczej pionkiem, prawda, bo byłem bardzo młody, niezbyt znany, no tutaj koledzy mieli troszeczkę większy autorytet. Ale jednak ci młodzi naciskali bardzo, bardzo ostro, żeby to tak do przodu bardziej szybciej poprowadzić. Na jednym z ostatnich posiedzeń Komitetu Strajkowego, to było dzień chyba przed przyjazdem delegatu z Episkopatu, myśmy rozważali sprawę, jak się zachować wobec grożącej interwencji zewnętrznej. O tym, że ta interwencja prawdopodobnie będzie, byliśmy przekonani. I wtedy na posiedzeniu Komitetu Strajkowego pamiętam, że jeden z liderów, związany trochę z Radą Pracowniczą, mówił o tym, że jeśli oni nas zaatakują, mamy stać w miejscach pracy, nie dać się z tych miejsc pracy wyrzucić, pilnować tych miejsc pracy. No i ta dyskusja wokół tej wypowiedzi zaczęła się toczyć dość tak jałowo. Mnie to wtedy straszliwie wkurzyło, bo myślę sobie, co jest ważniejsze w takiej sytuacji, niż obrona własnego życia, niż obrona przed milicyjnymi pałami. Najważniejsze jest właśnie bronić swojego życia, żeby się nie dać podbić i uciekać w ciepłe przyrośnie i zostawić ten socjalistyczny bajzel zomowcom, niech oni tam wykonują tę pracę. I wtedy zrodziła się idea kontynuowania strajku w postaci strajku absencyjnego. I tak się też właśnie stało. Oni uderzyli, a ludzie zaczęli uciekać. No, nie było innego wyjścia. Nawet nie było możliwości skupienia się gdziekolwiek, bo atak był tak gwałtowny, wszystko się zaczęło sypać z góry. Ta zgorzelina, która latami tworzyła takie napisy na konstrukcjach, od tych uderzeń, od tych huków, granatów, petard, wszystko zaczęło spadać. Zrobiło się w jednej chwili bardzo ciemno, nikt nie wiedział, gdzie jesteśmy. Wszyscy się gubili. Nawet nie było własnej dłoni widać przed oczyma. Tak wszystko było czarne. Ja chciałem też tylko właśnie jeden wątek poruszyć. My, to znaczy, tak to nazywam, nasza czwórka, czyli Mietek, Gils, Staszek, Hanzyk, Janek Cicielski i ja, no knuliśmy jakby cały czas i gdy miała przyjść ta podwyżka cen, było dla nas oczywiste, że trzeba ruszyć w hucie, że trzeba zrobić wszystko, żeby ruszyć w hucie. Były momenty, że w naszym mieszkaniu, w naszym centrum informacyjnym, słuchajcie, było po 10, po 12 ekip telewizyjnych z całego świata, z Ameryki, z Australii, z Europy, z Francji i tak dalej. Więc co widziałem? Widziałem, że oni w tym naszym strajku zobaczyli ogromną nadzieję. Ten moment, kiedy oni wpadli i zaczęli, tak właśnie jak mówiłem wcześniej, strzelać. Byłem przekonany, że to nie tylko hukowe, ale to może i są takie naboje, które będą nas dosięgną nam. To sobie myślałem, że może niektóry z nas tutaj być zastrzelony. No a później się okazało, że to jednak były tylko same hukowe po to, żeby nas wystraszyć. Chodziło o to, żeby ten strajk przenieść do świadomości mieszkańców Krakowa. Nie tylko Huty, ale również Krakowa. I to w gruncie rzeczy dość szybko udało się. Momentu, w którym po raz pierwszy zapamiętałem to imię i nazwisko. Nie tylko. Ojciec zabrał mnie na manifestację na Matowie, kiedy msza święta w katedrze łaberskiej zakończyła się, weszliśmy wszyscy. I tłum stał na dziedzinie z łaberskim i skandował mnie ten kim. Dzisiaj przede wszystkim żegnam legendę. Dziękuję za pana pochlaterskie, piękne, oddane Polsce i ludziom życie.
pamięci Mieczysława Agila. Wieczne odpoczywanie należy mu dać, Panie, a światłość wieku i stanie niechaj mu świeci. Wieczne odpoczywanie należy mu dać, Panie, a światłość wieku i stanie niechaj mu świeci. Wieczne odpoczywanie należy mu dać, Panie, a światłość wieku i stanie niechaj mu świeci. Odpoczywaj wieczne. W dniach od 2 do 5 maja byłem tutaj na prośbę księdza Kazimierza Jancarza, który był kapelanem Solidarności, aby odprawić msze święte dla hutników, święto Matki Bożej, Królowej Polski 3 maja i później Dzień Hutnika 4 maja. Wtedy miałem mszę świętą na 3 różnych wydziałach, między innymi tutaj były ustawione prowizoryczne ołtarzyki, natomiast atmosfera mszy świętej była niesłychanie podniosła. Nie ma co ukrywać, wszyscy się bali, ja też się bałem, bo byliśmy niepewni, co będzie dalej. Natomiast na mszy świętej poprzez modlitwę, śpiew, sakramenty, byliśmy bardzo w takich podniosłych nastrojach i myślę, że te nabożeństwa bardzo się przyczyniły do tego, że strajk się nie załamał. Ale to była zasługa przede wszystkim tych ludzi, którzy tutaj chcieli, walczyli o wolną Polskę, ale równocześnie opierali się o wartości. Proszę Państwa o powstanie. Proszę o wprowadzenie sztandaru Komisji Robotniczej Hutników NSZZ Solidarność. Wasza, wiosna nasza. Tym hasłem, pisanym na murach i drukowanym w ulotkach, krzepiło się polskie społeczeństwo po brutalnym ciosie, jakim było wprowadzenie 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego. Wiosenne miesiące 1988 roku, niosące potężną falę strajków i protestów,
stały się początkiem końca komunizmu. Po raz kolejny Nowa Huta udowodniła, jak niedorzeczne były oczekiwania komunistów, że zbudowany tu kombinat metalurgiczny i osiedle robotnicze staną się idealnym odzwierciedleniem propagandowych hasł. Dziękuję organizatorom uroczystości, obchodów pielęgnującym pamięć o wydarzeniach sprzed 35 lat. Składam wyrazy uznania wszystkim tu obecnym, dającym świadectwo przywiązania do wartości, które stanowią fundament niepodległej Polski. Wierzę, że będziemy wiernie rozwijać dziedzictwo tamtej wiosny. Z wyrazami szacunku, Andrzej Duda. Szanowni Państwo, wszyscy przywitani bardzo godnie przez Pana Przewodniczącego, ale przede wszystkim bohaterowie naszej wolności, Wy działacze Solidarności Nowohuckiej oraz strajkujący w roku 1988. Wielki to zaszczyt przed Wami przemawiać, ale też satysfakcja, że spotykamy się w miejscu, które powstało po to, aby serwować propagandę i mówić kłamstwa na różne tematy, indoktrynować nimi robotników, którzy tutaj pracowali. Bo gdyby nie Solidarność, gdyby nie tacy ludzie jak Wy, to te przemiany mogłyby mieć całkowicie inny obraz. Czyż nie mogło być dzisiaj u nas tak, jak jest na Białorusi? Tam też był czas chwilowy niby wolności. Raz jeszcze chciałem w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej Państwu podziękować i za Solidarność, i za tą walkę, i za te lata 1988-1989 i prosić o więcej. Cześć i chwała bohaterom Solidarności. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wielce szanowni goście, wcześniej przywitani przez Pana Przewodniczącego zgodnie z precedencją, szanowni opozycjoniści, szanowni ludzie Solidarności. Pomimo upływu 35 lat od strajków kwietniowo-majowych w ówczesnej hucie imienia Lenina w Krakowie, pamięć o tych wydarzeniach nie gaśnie. Dzieje się tak za sprawą wszystkich tych, którzy troszczą się o utrwalanie w naszej świadomości wielkiego heroizmu strajkujących hutników. Wiemy bowiem, że ich postawa stała się filarem wolnej i niepodległej Polski. Kłaniam się nisko wszystkim tutaj obecnym na sali, to dzięki Wam i Waszemu zaangażowaniu dziś żyjemy w wolnej i niepodległej Polsce. Serdecznie Państwu dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym przeczytać list od Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Pana Piotra Dudy. Szanowny kolega Roman Wątkowski, Przewodniczący Komisji Robotniczej Hutników NSZZ Solidarność ArcelorMittal. Drogi kolego Przewodniczący, Szanowni Uczestnicy Uroczystości. Narodziny Solidarności stały się bezpośrednią przyczyną końca komunizmu w Polsce. Tysiące członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w całym kraju 35 lat temu zapoczątkowało ostatnią drogę do odzyskania wolnej i suwerennej ojczyzny. Wiosna Solidarności 1988 roku w Nowej Hucie zapoczątkowała demokratyczne zmiany w naszym kraju. Szczęść Boże hutnikom, szczęść Boże Solidarności. Szanowni Państwo, przyjaciele, bo sporą część ludzi znam. Zanim będziecie mieli możliwość, żeby obejrzeć krótki film poświęcony Mietkowi Gilowi, to mam taką refleksję, że rok temu z Mietkiem rozmawialiśmy na temat właśnie 35. rocznicy obchodów i w związku z tym nawróciłam się mieć, żeby chwilą zadumy, refleksji, symboliczną minutą ciszy uczcić pamięć Mietka, Kaska Fugla, Marka Domagały, Zbyszka Ferczyka i wszystkich innych, którzy w tym czasie odeszli.
Wieczne odpoczywanie. Wieczne odpoczywanie. Racz mi dać, Panie, a światłość wieku i stanie Panie Ci wierzyć. Bardzo się cieszę, że zechcieliście przyjść tutaj. Dla nas jest to znaczące miejsce. Miejsce, które jest nie na terenie huty, jest poza terenem huty, ale ono pokazuje, to miejsce pokazuje i ta tablica, przy której jesteśmy tutaj całe lata pracy Solidarności na tym terenie w środku huty. Solidarni nasz jest ten dzień, a jutro jest nieznane. Więc żyjmy tak, jak gdyby nasz był dzień, pod wolny kraj spokojnie kłaść fundament. A jeśli ktoś nas pod chwilą zawali, to każdy z nas gotowy musi być, bo lepiej byśmy stojąc umierali, mamy kręcąc na kolanach żyć. Solidarni nasz jest ten dzień, połączmy się, bo jeden jest nasz.